Cześć, tu Ernest. W tym filmiku zapoznamy się z nowymi zwiastunami eventu. Uwaga, karnetem bojowym trzeciego sezonu i nie tylko. Na początek mam dla was bardzo ważną informację. Event został prawdopodobnie przełożony, na co wskazuje fakt, że wydłużono wyzwanie rycerza Omegi. I zamiast 3 czerwca w piątek, event odbędzie się w sobotę 4 czerwca. Bardzo możliwe, że tak jak w poprzednich eventach, będzie wieczorem o 22:00, a sezon trzeci wyjdzie następnego dnia w niedzielę. Poza tym światło dzienne ujrzały kolejne zwiastuny eventu. Fortnite wczoraj zaktualizował lobby w grze. Jesteśmy teraz na drugim etapie odbudowy mecha. Tym razem 7 przyłączyła do niego z powrotem nogi. Nie wiem, jak sobie poradzą z lewą ręką, ponieważ ta część przez ostatnie 3 lata leżała pod wodą przy wyspie. Mogliby ją wyłowić, ale aby ją wysuszyć, potrzebowaliby niezwykle dużej michy z ryżem. To nie wszystko. Na oficjalnych kontach Fortnite pojawiła się taka oto krótka animacja z dopiskiem pełna gotowość. Widzimy na niej ekipę pętlarzy w specjalnych strojach dla sterujących mechem, przygotowanych przez 7. Na tle ich sekretnej bazy na Księżycu. Z okazji eventu wyjdą 2 skiny. Jeden męski, a drugi żeński, z czego to oba te skiny będą miały 4 style. Co bardzo fajne, te style odpowiadają elementom oryginalnego mecha. Mech pod koniec budowy został pomalowany i ozdobiony na wzór popularnych postaci z wyspy, a te kombinezony do tego nawiązują. Mamy styl różowy, odpowiadający głowie mecha w motywie Pani Misi. Żółty kolorek nawiązuje do lewej nogi w malowaniu burgerka, czerwony do drugiej nogi w malowaniu pomidorka, a zielony nawiązuje do prawej ręki ozdobionej na Rexa. Brakuje tu 5 stylu dla drifta. Ale jak już wiecie, ręka drifta jest wyłączona z akcji. Z wycieków wiemy, że do tych skinów będzie jeszcze wbudowana emotka i zbierak. Swoją drogą, to pamiętacie tą animację, którą wstawiłem na początku poprzedniego filmiku? To był koncept autorstwa Feralsa, który przedstawia, jak paradygmat siada za starami mecha. Ferals, tworząc ten koncept, inspirował się filmem Pacific Rim. Tam osoby sterujące równie wielkimi mechami musieli przejść podobny proces uzbrojenia się, łącząc się z mechem, którym mają sterować. Co ciekawe, Donald Mustard polubił tweeta Feralsa z tą animacją. Okej, to tylko polubienie. Zasłużone, ale to Donald Mustard. Społeczność Fortnite podejrzewa, że w ten sposób puścił oczko w naszą stronę. W rozdziale pierwszym mogliśmy zobaczyć mecha w akcji z perspektywy trzeciej osoby. Co jeśli w rozdziale trzecim siądziemy za starami mecha, a poprzedzi to epicka animacja rodem z Pacific Rim? Jak na koncepcie Feralsa. Teraz chciałbym rzucić okiem na rzekomy przeciek karnetu bojowego sezonu trzeciego. Uwaga, możliwe spoilery. Więc tak, na Twitterze wcześniej tego dnia zaczęło krążyć takie oto zdjątko z 4chana. Widzimy na nim kartę karnetu bojowego na trzeci sezon. Od lewej w głównym karnecie mamy skina postaci z ankiety Epic Games. Okazuje się, że nie będzie na Switcha, a do karnetu. Po prawej stoi oczywiście Darth Vader, który byłby pewnie za setny poziom. Vader na pewno będzie w trzecim sezonie, nawet jeśli to jest fake. Wiemy to z innych zaufanych wycieków. Kolejna zakładka jest poświęcona na Snapowi. To kolejny skin z konceptów i co bardzo fajne, części jego ciała to dosłownie części, jak na jakieś magnesy. Byłyby one pewnie do znalezienia na wyspie. Z zebranych części będziemy mogli ułożyć swojego własnego Snapa na przeróżne sposoby. Trzecia zakładka jest poświęcona Indianie Jonesowi, który tak jak Vader jest potwierdzonym skinem na trzeci sezon tak czy siak. Według tego przecieku byłby on sekretnym skinem za wyzwania, tak jak Prowler w obecnym sezonie. Kafelek niżej jest ekipa Fortnite na czerwiec. To mech, ale w nowym malowaniu o motywie 7. Porównując go do oryginalnego mecha, to widzimy, że na barkach ma jeszcze jakieś nowe szelki? Jest to pewnie część nowego napierśnika. Oryginał oberwał podczas walki z potworem. Hexa wstawił na swojego Twittera koncept, jak stary mech wyglądałby w barwach tego nowego. A tutaj jeszcze jeden koncept stworzony przez EA Skate. Myślę, że wygląda bardzo dobrze, ale liczę na więcej zmian, aby to nie był po prostu przemalowany stary mech. Dalej, w zakładce dodatkowych nagród widzimy 2 skiny i co dziwne, pierwszy od lewej jest skinem, który już jest w plika gry jako skin do sklepu. Jeśli to nie jest fake, to będzie drugi raz, gdy skin do sklepu okazuje się być skinem do karnetu. Taka sytuacja miała już miejsce w sezonie 6 rozdziału 1. Skin piżamki miał być do sklepu, a jednak wszedł do karnetu w następnym sezonie. Skin po prawej za to jest z konceptu z ankiety. Bardzo ładny. Teraz pytanie, czy to jest fake? Może. Nie wiadomo. Na dzień dzisiejszy jestem zdania, że to raczej nie jest fake. Przynajmniej w 80%, bo coś się zawsze może zmienić. To może być stare zdjęcie, ale w miarę prawdziwe. No, na moje oko, skiny z tego zdjęcia są po prostu zbyt dobrze zrobione. Tak, to dziwne, że ekipa Fortnite używa zdjęcia samej głowy zamiast całego ciała, jak na przykład ekipa z tego miesiąca. Oraz, że jest niedopasowana do swojego kafelka. Tak, to dziwne, że w dodatkowych nagrodach jest skin o podstawowym stylu, zamiast w jakimś dodatkowym stylu. Nierówne krawędzie wokół skinów, które wyglądają jak słabe przecięcie, można przypisać kompresji zdjęcia. Oryginał nie jest w wysokiej rozdzielczości. Słuchajcie, 31 maja oficjalnie powinna zostać ujawniona czerwcowa ekipaka.
Tego samego dnia przejdziemy prawdopodobnie na trzeci, finalny etap lobby. Myślę, że tego dnia przekonamy się, czy to jest fake. Według osoby, która wstawiła to zdjęcie, możemy spodziewać się jeszcze drugiej fali skinów w postaci z uniwersum Naruto w czerwcu oraz Hana, Luka i Lei z Gwiezdnych Wojen w październiku tego roku albo w maju następnego roku. I to w sumie tyle. W komentarzach koniecznie dajcie znać, czy te skiny wam się podobają. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!